Witajcie, Szczęść Boże. Rozpoczynamy nasze internetowe rekolekcje adwentowe o zachwycie. Zachwyt, takie słowo, które, czy doświadczenie, które jest, które lubimy chyba. Każdy z nas lubi się zachwycać. Zachwycamy się różnymi rzeczami. My chcemy Wam zaproponować w tym ostatnim tygodniu adwentu zachwyt nad Chrystusem, zachwyt nad Bogiem. A tym takimi myślami przewodnimi, które będą nam pomagać się zachwycać Panem Bogiem, będą wielkie adwentowe antyfony, zwane też antyfonami O. I właśnie o to O tu chodzi, bo to O to zachwyt. Zachwyt nad tym, kim jest Chrystus, kim jest Bóg. Bóg, który do nas przychodzi ze swoim słowem, Bóg, który przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem i ze swoją łaską. Co to jest antyfona? Niektórzy z Was pewnie wiedzą, inni nie. Antyfony używa się zawsze na początku pieśni, psalmu, kantyku, zwłaszcza w czasie liturgii godzin albo na początku liturgii Eucharystii. To są takie myśli przewodnie, które liturgia nam daje, abyśmy mogli się ich uchwycić, odkrywając dzięki nim jakiś aspekt Pana Boga i tego, kim On jest dla nas i pośród nas. Wielkie antyfony adwentowe to te antyfony, które odmawia się w czasie wieczornej modlitwy Kościoła, czyli nieszporów. One towarzyszą, one rozpoczynają modlitwę uwielbienia Pana Boga Magnificat, czyli Wielbi dusza moja Pana. To są słowa wypowiedziane przez Maryję. No i właśnie dlatego te antyfony wielkie rozpoczynają pieśń Maryi, bo ona jest tą, która pokazuje nam, kim jest chrześcijanin. Że chrześcijanin to ten, kto czeka. Czeka na kogoś niebanalnego, na Chrystusa. Na kogoś, kto przychodzi, by wypełnić całe nasze życie, tak jak Chrystus wypełnił całe życie Marii. Wielkie antyfony O i dzisiaj pierwsza antyfona, którą rozpoczynamy ten cykl naszych rekolekcji, krótkich rozważań. Pierwsza antyfona brzmi tak. O mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego. Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą. Przyjdź i naucz nas dróg roztropności. Wielkie antyfony adwentowe składają się zwłaszcza zawsze z trzech części. Pierwsza to jest inwokacja, to jest ten zachwyt nad jakimś elementem Bożej tożsamości, nad jakimś atrybutem Boga, nad jakimś atrybutem Chrystusa. I dzisiaj zachwycamy się nad mądrością Bożą, nad tym, że Bóg jest mądry, że Chrystus jest mądrością Bożą, która wychodzi z ust Najwyższego, wychodzi z samej Jego tożsamości. Ale usta to też coś, czym wypowiadamy słowa. Mądrość jest więc czymś, co Bóg wypowiada. I my w okresie Bożego Narodzenia odkrywamy, co to jest, albo lepiej, kim jest słowo i mądrość wypowiedziane przez Boga. Bo to nie jest coś tylko intelektualnego, ale to jest osoba. Osoba Jezusa, którego Jan, Ewangelista, ale nie tylko on, nazywa Słowem Boga, Logosem, tym, który daje sens. Mądrość jest więc przepełniona sensem, bo wychodzi z ust Najwyższego, z ust Pana Boga. I dalej, druga część, to jest opowieść o działaniu Pana Boga, o działaniu Chrystusa. I antyfona mówi tak. Ty, mądrości, obejmujesz wszechświat od końca do końca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą. Mądrość Boża to coś, co ogarnia całe stworzenie i coś, co nami rządzi, z mocą i słodyczą. Jest potężne, ale też bardzo przyjemne. I kończąca część, ostatnia część antyfony to prośba. Przyjdź i naucz nas dróg roztropności. Z tą mądrością w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie jest bardzo ciekawie, ponieważ to nie jest działanie intelektualne, ale to jest bardzo praktyczna zdolność. Rzemieślnicy byli zdolni, bo mieli praktyczne zdolności. Co to nam opowiada? I ta antyfona nam to pomogła odkryć. Mądrość Pana Boga to jest Jego praktyczne działanie. A jakie to jest praktyczne działanie? Otóż to jest to działanie rządzenia z mocą i słodyczą. Bóg ma pełnię władzy, ma pełnię autorytetu. On jest suwerenem, jedynym suwerenem na świecie. Bo On wypowiada słowo i się dzieje. On rządzi, obejmuje wszechświat od końca do końca. No i rządzi, ma moc. Z rządzeniem często związane jest też sądzenie. On rządzi z mocą i słodyczą. I to jest ciekawe, bo nam się często rządy ze słodyczami nie kojarzą. Nam się nie kojarzą rządy z przyjemnością. A mądrość Boża, Jego rząd, jest związany z przyjemnością. Z czymś dobrym. Z czymś, co nas
co sprawia, że jesteśmy radośni, co daje nam dużo przyjemności, jakkolwiek byśmy tą przyjemność też rozumieli. Ale co to jest? Czym jest rządzenie i słodycz? Boże miłosierdzie. Tylko ten, kto ma pełnię władzy, może być miłosierny. A miłosierny, ten, kto ma pełnię władzy, a ta władza jest słodka, jest dobra, jest miłosierny. Więc mądrość Boża, czyli to ta praktyczna zdolność Pana Boga, to jest miłosierdzie. On przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem, bo wie, jaki jest nasz stan. I chce powiedzieć, chodź za mną. I to jest słodkie, bo brzemię jego jest lekkie, bo to zobowiązanie do naszego bycia z Nim nie jest bardzo skomplikowane, bo to relacja, to jest coś naprawdę dobrego. Trudne, ale proste równocześnie. Proste, bo wystarczy chcieć, wystarczy pragnąć. Ta antyfona kończy się takim wezwaniem. Przyjdź i naucz nas dróg roztropności. Naucz nas wybierać roztropnie w taki sposób, który będzie zgodny z tym Twoim przymiotem, Panie, jakim jest miłosierdzie. To ta mądrość, praktyczna mądrość Twoja, Panie, która jest miłosierdzie. To mnie dzisiaj zachwyca, bo mądrość nam się często kojarzy z czymś bardzo statecznym, z czymś odległym, z czymś, co musimy zdobywać. A dzisiaj Pan Bóg mówi, że nie, że każdy z nas jest zdolny do tego, by być mądrym, to znaczy miłosiernym. Bo Boża mądrość to praktyczne działanie rządzenia z mocą i słodyczą, czyli z miłosierdziem. Dziękuję za Waszą uwagę. Zostawiam Was z tą myślą i zapraszam Was do dziękczynienia Panu Bogu za to, że jest mądry i że jest dobry, że nas kocha. Jutro kolejny odcinek naszych rekolekcji internetowych, adwentowych. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Z Panem Bogiem.